Jeśli drukarka nie pobiera lub nie podaje papieru, może pojawić się komunikat o błędzie, informujący o konieczności ponownego umieszczenia oryginału, nawet jeśli papier znajduje się w automatycznym podajniku dokumentów. Wałek podawania papieru umiejscowiony w niewłaściwym miejscu może spowodować, że drukarka nie będzie pobierała papieru, nawet jeśli jest on umieszczony w podajniku. Wyjmij cały papier z automatycznego podajnika dokumentów. Na panelu sterowania drukarki dotknij przycisku OK, żeby spróbować usunąć automatycznie komunikat o błędzie. Zaświeć latarką w szczelinie podawania w automatycznym podajniku dokumentów. Jeśli wałek pobierania papieru nie jest widoczny, znajduje się on w odpowiednim miejscu. Jeśli wałek pobierania papieru jest widoczny, wyłącz drukarkę, a następnie włącz ją ponownie. Umieść dokument w automatycznym podajniku drukarki, aż się zatrzyma. Przesuń prowadnicę szerokości papieru do wewnątrz, aż będą dotykały krawędzi papieru. Nie dociskaj prowadnic zbyt mocno, żeby nie zacząć zginać papieru. Spróbuj ponownie zeskanować lub skopiować dokument. Jeśli błąd będzie występował nadal, przejdź do następnego kroku. Zły jakość lub niepoprawnie włożony papier może spowodować, że drukarka nie będzie pobierała lub podawała papieru. Wyjmij cały papier z automatycznego podajnika dokumentów. Sprawdź, czy w automatycznym podajniku dokumentów nie ma żadnych zanieczyszczeń. Przy użyciu latarki możesz sprawdzić, czy nie ma już żadnych zacięć. Sprawdź stan papieru wyjętego z pojemnika. Wyjmij wszelkie pogięte, pomarszczone lub podarte kartki papieru ze stosu. Sprawdź, czy wszystkie arkusze umieszczonego w podajniku papieru są tego samego rozmiaru i rodzaju, a następnie wyrównaj stos, stukając nim o płaską powierzchnię. Wsuń papier do samego końca automatycznego podajnika dokumentów, aż się zatrzyma. Przesuń prowadnice szerokości papieru do wewnątrz, aż będą dotykały krawędzi papieru. Nie dociskaj prowadnic zbyt mocno, żeby nie zacząć zginać papieru. Spróbuj ponownie zeskanować lub skopiować dokument. Jeżeli problem nie ustąpił, przejdź do kolejnego kroku. Kurz i pozostałości na rolkach podawania papieru i płytce rozdzielającej mogą powodować problemy z podawaniem papieru. Czyszczenie rolek i wkładki separatora może pomóc w usuwaniu takich problemów i ich zapobieganiu. Zanim zaczniesz, przygotuj następujące materiały do czyszczenia: czystą, nie pozostawiającą kłaczków szmatkę, wodę destylowaną, filtrowaną lub butelkowaną. Przejdź do tyłu drukarki. Kiedy drukarka jest podłączona do zasilania, odłącz przewód zasilający i wszystkie inne przewody. Musisz odłączyć przewód zasilający przed sięgnięciem do wnętrza drukarki żeby uniknąć obrażeń i porażenia prądem. Odłącz drugi koniec przewodu zasilającego od źródła zasilania. Wróć do przodu drukarki. Unieś pokrywę automatycznego podajnika dokumentów. Zwilż niepozostawiającą kłaczków szmatkę wodą. Wyciśnij z niej nadmiar wody. Wyczyść rolki obracając każdą z nich, żeby wyczyścić całość wałka. Pozostaw rolki do wyschnięcia na 10 minut. Zamknij pokrywę automatycznego podajnika dokumentów. Przejdź do tyłu. Podłącz przewód zasilania do gniazdka ściennego. Ponownie podłącz drugi koniec przewodu zasilania do drukarki, a następnie podłącz ponownie wszystkie pozostałe wcześniej podłączone przewody. Wróć do przodu drukarki. Drukarka powinna włączyć się automatycznie. Jeśli tak się nie stanie, naciśnij przycisk zasilania. Spróbuj ponownie zeskanować lub skopiować dokument. Jeśli błąd będzie występował nadal, przejdź do następnego kroku. Jeśli po ukończeniu wszystkich kroków nadal występują problemy, drukarka może wymagać oddania do serwisu. Opcje serwisu mogą zależeć od okresu posiadania drukarki oraz kraju zamieszkania. Skontaktuj się z HP i dowiedz się, jakie masz dostępne opcje wsparcia dla posiadanego modelu drukarki.